Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik, pozdrawiam wspierających i rozdział zaczynamy od tego, że gdzieś powstają na wyspie na Elbafie wybuchy, powstaje ogień, olbrzymy mówią między sobą, że potrzebna jest woda, że stricte całe to zamieszanie pochodzi z lasu i jest szansa, że Yggdrasil się zapłonie i to może się skończyć źle dla całego kraju i całość muszą zareportować wielkiemu Bogu Słońca. Tak, początek jest bardzo chaotyczny, radzę się przyzwyczaić. Podejrzewam, że ten Yggdrasil to jest to wielkie drzewo, które wcześniej widzieliśmy swoją drogą kilka razy już z serii. Chyba od niego zależy całe przetrwanie Elbafu. No i także spadają gigantyczne pszczoły z nieba i mieszkańcy Elbafu nie wiedzą skąd. Znaczy się, dla nich to zwykłe pszczoły, a dla nas gigantyczne. Ogólnie będzie problem z rozróżnianiem wielkości w tym arku, radzę się przyzwyczaić. No i tutaj pada dialog, którego kompletnie nie rozumiem. Mówią coś o jakimś bogu ucha i chyba chodzi o jakiegoś królika, którego nie da się pokonać, nie wierzą w to. Nie wiem, nie rozumiem kontekstu tego dialogu kompletnie, ale tymczasem przechodzimy do wielkiego zamku Stein. Jak mamy jakichś specjalistów od języków skandynawskich w komentarzach, od razu udzielajcie odpowiedzi, jak coś wypowiadać. Nie znam się na językach skandynawskich. Generalnie Nami tutaj walczy z tymi wielkimi pszczołami i to generalnie ona odpowiada za ich upadek gdzieś tam na te dolne części wyspy i Zeus pyta Nami, gdzie oni są. Nami mówi, że nie wie. Następnie woła pomocy, mówi, że niczego nie pamięta i następnie słyszy głos Usoppa i przy okazji zauważa, że zamek jest z klocków. Następnie przychodzi do niej jakiś chomik, przed którym zaczęła uciekać i następnie spotyka Usoppa, który jest pożerany przez wielkiego kota, który woła Usopp swoją drogą o pomoc. Nami mówi, że ma własny problem i atakuje piorunem tego chomika, który wypada przez barierki, spada na tego kota i razi prądem ich obu. Nami spadła razem z nim, cały atak na kocie nie zrobił wielkiego wrażenia i zaczął ścigać Nami oraz Usoppa. Nami pyta Usoppa, czy cokolwiek wie o tym miejscu. Usopp mówi, że niczego nie pamięta. I ostatnie, co pamięta, to, że byli na statku gigantów i pili alkohol. Nami sobie przypomina, że mówili coś o halucynacjach i następnie dobijają do krawędzi wieży, czy tam zamku. A ten kot biegnie w ich kierunku. I Usopp mówi, że to pewnie wszystko są halucynacje, ale niestety dla niego nie. Dostaje prawym sierpowym prosto w łeb. I następnie wypadają wszyscy razem z wieży, spadając na dolne partie, czy niższe piętro zamku. Będąc na dole, Nami myśli, że to już koniec. Myśli, że umrze. Wystawia też Usoppa jako tarczę. No ale następnie zjawiają się Zoro, Sanji i Luffy, atakując potwora. Nami i Usopp całą sytuacją są zadziwieni. Swoją drogą potwór miał postać lwa i zmienił się w kota. To oznacza, że prawdopodobnie jest to użytkownik Zoanu. Ewentualnie to jest bestia, która zjadła jakiś owoc. Luffy się zastanawia, czy pokonanego kota można zjeść. Sanji też się cieszy, że Nami nic nie jest. Nami też się bała, ponieważ myślała, że Usopp umarł, ale on oczywiście udawał, że umarł. Następnie Zoro mówi, że trzeba odnaleźć ich statek i resztę drużyny. Generalnie Luffy i Sanji rozmawiają o jedzeniu, a Nami się dziwi, jak reszta z nich może się odnajdywać w tym miejscu. I tym kończymy cały rozdział. Rozdział krótki, takie 6/10, wprowadzający na Elbaf. Fajnie, że rozdzielenie załogi było krótkie, bo Oda w niektórych arkach potrafił to strasznie przeciągać. Elbaf ma dosyć dynamiczny wstęp. Ale co ważniejsze, witam wszystkich na Elbafie po około 20 latach czekania, odkąd ten ark został tak naprawdę zapowiedziany na Little Garden. A teraz pomyślcie sobie o tych wszystkich ludziach, co czytali One Piece te 20 lat temu. Ile oni mają teraz lat? 30, 40, może nawet 50? Ja sam nadrobiłem One Piece gdzieś w 2017 roku. Czekałem na to 7 lat i podejrzewam, że te 7 lat to jest zupełnie nic w porównaniu do tych wszystkich ludzi. Podejrzewam, że nawet część z nich może nawet nie żyć, co jest bardzo przykre. To tylko nam uświadamia, jak wielki jest One Piece i i jak ta seria jest długa, to aż pobudza wyobraźnię. No co do większych przemyśleń, to takich nie ma. Kim jest wielki Bóg Słońca? Podejrzewam, że jakiś kapłan. Co z tym drzewem? Nie mam pojęcia. To dopiero świeży wątek, można zgadywać na milion sposobów. Podejrzewam, że jednak opcja z Lokim jest bardziej wiarygodna niż porwanie Morgansa. Zresztą porwanie Morgansa zostało tutaj w tym rozdziale obalone, które obstawiałem. Najprawdopodobniej za wszystkim stoi Loki. Ale pytanie, skąd tyle agresywnych zwierząt w zamku i czemu atakują naszych? Czyżby traktowali ekipę słomianych jako przystawkę, czy tam śniadanie? Zastanawiająca też jest kwestia tego, że nie spotkali tutaj jeszcze żadnego olbrzyma. To jest bardzo ciekawe. I wychodzi na to, że ten ogromny zamek z klocków jest blisko tego drzewa. Ciekawe, czy to jest kwestia owocu. Parametria klocków brzmi moim zdaniem ciekawie i oryginalnie. Można wykorzystać na wiele ciekawych sposobów. Ale przede wszystkim chcę też się odnieść do komentarzy z poprzedniego omówienia, ponieważ wielu z was nie spodobało się zachowanie Shanksa. A ja chcę przypomnieć, że świat One Piece'a jest bardzo brutalny. To nie jest świat dla dzieci. Poza tym Bartolomeo i Shanks to dorosłe osoby. Barto spalił flagę Shanksa, imperatora. No jednak Shanks nie mógł sobie pozwolić na traktowanie Barta jako no dobrze, lubimy się z Luffym i cię puszczam wolno. No tak to nie działa. To jest dwójka dorosłych chłopów i Shanks musiał zadbać o swoje interesy, wysadzając jego statek. No musiał pokazać, że takie rzeczy nie pójdą płazem. No jednak Shanks musi dbać o swój wizerunek. Podejrzewam, że Czarnobrody nie jest jedynym jego wrogiem. To nie jest takie proste hop-siup, a lubimy się, napijmy się razem. Chuj tam, że spaliłeś moją flagę, nie? No i absolutnie tutaj będę bronił Shanksa i przypominam, że One Piece to nie jest cukierkowy, bajkowy świat, gdzie każdy się lubi. To jest okropny, tragiczny i nie do opisania zły świat. To jest potworny uniwersum, ja bym nie chciał żyć w świecie One Piece'a. Ja wiem, że popularne są jakieś gry, gdzie się tożsamiamy w dane postacie. I ja wiem, że może to niektórym nie przyjść łatwo, bo One Piece to jest ulubione dzieło dla wielu fanów. Ale bądźmy świadomi tego, że to jest bardzo tragiczny uniwersum, bardzo tragiczny świat. Ile tu mieliśmy tragicznych backstory? No przecież same Igrzyska Śmierci, wojna ideologii, czy zniszczenie Egghead, tak? To przecież było raptem chwilę temu. A co dopiero jakby przytoczyć backstory Loa, gdzie mieliśmy eksterminację całego narodu, albo backstory Robin, gdzie zabili jej wszystkich bliskich praktycznie poza Saulem. Także no tutaj radzę się zastanowić, czy warto oceniać świat One Piece'a przez pryzmat naszej moralności. No ja bym tego nie robił, no ale to jest kwestia do przemyślenia czy dyskusji. Ja byłem Kapelusznik, dzięki za wysłuchanie, na razie.